Witam wszystkich serdecznie, Mister Z z tej strony. Ostatnio przechadzając tu się po lesie z wykrywaczem metali, natknąłem się na poniemieckie śmietnisko. Wyszło mi kilka ładnych butelek, które żeście widzieli na poprzednim odcinku. No i dzisiaj zacząłem rozkopywać pomalutku. Już wyszły jakieś takie fanciki. Mianowicie, zobaczcie. Coś takiego. Jakaś przykrywka. Stara zapalniczka na benzynę. No nie wiem, to co jest. Coś takiego. Myślę, że to jest część torebki. To też. Jest taki zawiasik, taki portfelik zamykany, nie? Także myślę, że to było to. Zobaczymy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wyjdzie tutaj sporo ciekawych fantów. I będę się włączał sukcesywnie. Patrzcie, moi drodzy, taka przepiękna broszka wyszła. Super, wysadzana jakimiś kamieniami. No jest to miedziucha, ale naprawdę świetna. Jednego kamyczka brakuje. Dwóch? No dwóch brakuje. Poza tym stan rewelacja. Piękne rzeczy tu wychodzą. Naprawdę. Ostatnio powiedział mi kolega, że takie poniemieckie śmietniki to jest naprawdę skarbnica wiedzy. Nie wiem, kto by to wyrzucał. Nawet w tych czasach takie rzeczy się nie wyrzuca. Nie? No w sumie troszkę to rozumiem. To było po Niemcach. Także jak wchodzisz do domu, wszystko wyrzucali. No ale naprawdę super. I popatrzcie, mam kolejne dwie buteleczki. Całe. To jest najważniejsze. Super. Zobaczymy, co dalej wyjdzie. No jak widzicie, też wychodzi sporo gruzu. Kawałki jakiejś ceramiki. Potłuczone, nie? Jakieś płytki stare. Sporo tego jest. Ale są też sygnały, nie? Tu była jakaś butareczka też. No, zobaczymy, co dalej wyjdzie. No patrzcie, moi mili, wpadło nam coś takiego. To ma na pewno coś wspólnego z dzwonem. To jest napisane Klocken Eiche Seidenberg. Data 1924. No, super znajdka. Naprawdę cieszę się. No, teraz kolejny sygnał. Także pewnie też coś fajnego tam może siedzieć. Ok, widzimy się za chwilę. No, mamy kolejną rzecz, stołeczka. Jest to taka mała kapsułka. Szczelnie zamknięta. W środku jakaś ciecz. Także nie mam pojęcia, co jest w środku. Ale kojarzą mi się filmy szpiegowskie, jak połykali te kapsułki z ciankiem. No ciekawe, co to jest. Będę musiał jakoś otworzyć i sprawdzić. Jak myślicie, otworzyć, nie otworzyć? Dajcie znać w komentarzu. Czyli mamy kolejną fajną buteleczkę. Z takim dzióbkiem, nie? Cyk. Super. W takich lekarstwach na pewno. Bo też tu wychodzą jakieś tubki po maściach. No super. Wyskoczyła pierwsza krągłość z dołeczka. Pierwsza monetka dzisiejszego dnia. To są dwa halary. 1894 rok. No super, rewelacja. Mam tu jeszcze jeden sygnał, także sprawdzę go zaraz. Może to będzie kolejna monetka, zobaczymy.
Patrz, kolejna ciekawa rzecz, która wyskoczyła mi z dołka. Ale to jest to rozczaskane w drobny mak. Jest to z grubego szkła. Jakieś napisy widać. Jest tego mnóstwo. Tu siedzi to w ziemi pod takim wielkim drzewem. Próbuję to wykopać, jakoś to poskładać jak puzzle. No tak z ciekawości, żeby zobaczyć, co to w ogóle było, nie? Ok, kopiemy dalej. No zobaczcie, ile tego wyszło. Także wydaje mi się, że to jakaś tablica pamiątkowa była. Próbuję tak trochę to poskładać. Nie wiem, czy mi się uda, ale... Warto by się dowiedzieć, co to było, nie? No zobaczymy. Coś tam udało mi się poskładać, ale... Wygląda to jak jakaś tabliczka z nagrobka. No jak sądzicie, co to może być? Ok, dobra, dzięki za oglądanie do końca. Kończymy na dzisiaj. Także tu jeszcze wrócę pewnie nie raz, ale na dzisiaj mam już dosyć. Naryłem się jak dzik. Ok, do następnego razu, trzymajcie się.